O kurwa! Co to jest, wnuczak? Coś, co na pewno ci się spodoba. Symulator tak jakby czołgów. World of Tanks. Świat czołgów. Nie ma ludzi tutaj. Przezajebiście! Tylko gdzie są czołgi? To jest czołg. To jest czołg, wnuczek! To jest czołg! Kurwa, to jest pojemnik na martadele z jakimś kutasem, a nie czołg! To są na początku małe czołgi. Kliknij na ten, z czerwonym napisem, on już wygląda normalniej. No, o, tak! Faktycznie wygląda normalniej! Tylko, że zamiast kutasa ma jakąś mini fujarę. Bardzo normalnie wygląda. Ale może by tak lufę wstawić, żeby napierdalać Niemców, co? Ej, moment! Moment! Jakiś liszty traktor! Nie, no, nazistowski sprzęt, chcesz, żebym dla Niemców walczył? A mleczkiem po mordzie chcesz? Dziadek, uspokój się. Zajebaliśmy Niemcom czołgi, żeby zajebać ich własnym sprzętem. Aaaa! Kradzione wali po mordzie dwa razy! To jest dobre, wnuczek! To jest dobre! Tylko kurwa, dlaczego ruchomy traktor? Wstawili jakiś... To jest foremka na babeczki z dwoma antenami! A to są te jak od akumulatorów! Mogę się wspiąć na czołg, podłączyć akumulatory, wszyscy w środku dostaną prądem! To jest dobry czołg! Niemcy wiedzieli, że będę chciał ich zajebać! Dobra, zrecenzuj nam resztę czołgów, skoro tak ci dobrze idzie. O, co, ta, ruskie, ta? Sowieckie, przepraszam. Ten to z tyłu ma do ubijania ciasta, a oni wtedy mieli kiepsko z fabrykami z żarciem, więc nawet czołgami rolowali z tyłu ciasto. Ma nawet hak, żeby podwiesić i się to będzie tak kręciła. To jest do kręcenia ciasta. Albo Niemców. Widać, że francuski doczepili ze trzecie koło, żeby się nie wyjebać, jebole! Jak będą cofać, to się nie wyjebią w kanion! Lisz te traktory z podporkami, żeby się nie wyjebali, jak są w czołgu! To mogą się podeprzeć na zewnątrz! Kurwa, co za złamasy! A z tyłu wygląda jak wóz opancerzany! To jest traktor opancerzany! Wszystkie czołgi na początku były robione na podstawie traktorów, chciałbym zauważyć. Chyba nie ten. Tak se spojrzałem wcześniej z przodu i... Zauważam braki konstrukcyjne. Brytyjski, tak? Nie, widać. Pewnie z biszkoptów zrobiony się rozjebał. Po prostu nim walczyłem i popsuł się na bitwie. Kurwa, wnuczek, jak ty czołga prowadzisz, że on się rozjebuje na bitwie, co? Spróbuj za chwilę ty, tak żeby się nie rozjebał. Żebyś wiedział, że spróbuję, kurwa, mać. Jak go naprawić, to jedynie wyglądający normalny czołg tutaj. Ale to w obsłudze jest. Może po tobie naprawiać, wnuczek, naprawdę, nie? Ale prawie automatycznie, no. Kurwa, tak trudno było to nacisnąć. Jeszcze go nigdy nie zepsułem. A specjalnie go zepsułeś, żeby dziadek naprawiał, co? To by się nie chce wcześniej psuć, żeby potem naprawiać. Brawo, wnuczek. No i no, normalnie zobacz, naplułem, przetarłem i wszystko pika pika. Normalnie można zasuwać, a tu z przodu latareczka, oślepimy ich. Moment. Czy to jest karabin? Całkiem możliwe. Ten czołg nawet nie ma lufy od przeciwko czołgom. W kogo mam napierdalać? Mówiłeś, że tu nie ma piechoty. Lekkie czołgi też od tego giną. Dostały więcej kuli, giną. A, więcej kul! Okej, okay. To ewentualnie mi się podoba. Okej. Dobra, tutaj już ogarnęliśmy to, że to jest... Kurwa, zobacz, normalnie mają drabinki, żeby się wspięli, bo łamagi nie potrafią. Zajebiście! Zajebiście, wnuczek! Jebane ruchome łóżko! Chcą, żebym na nim padł i umarł! Się kurwa położę jebne! Zajebiście! O, ten! Ruski już ma pieluchę! Jak mnie zobaczą, to się zesrają i od razu mają pojemnik! Jeden normalny czołg!
W sumie może też dobry dla mnie. I ten... A widać, że japoński z tyłu aerodynamika, no, będzie szybko cofać do morza, jak mnie zobaczy. To który mam wziąć najpierw? Tego z dużą lufą? Wybierz coś może innego, to jest wolne. I duże, i łatwiej od ciebie trafią. No i chuj, że mnie łatwo trafią, jak mi nic nie zrobią. Hello, logika. Nie wiem. O, mam pomysła. Jestem nowy, więc według twojej szalonej teorii antydziadkowej, jak jestem nowy, to mnie łatwo zabiją, nie? No, bo to jest prawda. Szalone teorie szalonego człowieka, który nie ma biszkoptów dla mnie, więc stul mordę. Wezmę ten niemiecki, to mnie szybko rozjebią. I zniknie jeden niemiecki czołg. Wtedy będę mógł wziąć jakiś no... normalny, chciałem powiedzieć, ale tu ich nie ma. No dobra, rób. Liste traktoren, your twarzen, ach, sztunga! Co teraz? Czekamy. A, bo przecież dziadek jest dobry w czekaniu, zróbmy grę o czekaniu! Jebany kolejka, simulator! Jebni sąsiada z przodu w łeb, patelnię, simulator! Nudzi mi się! Wow, normalnie! Kurwa, jebany parking dla inwalidów! Wszyscy przywieźli swoje chodziki! A, to ten francuski, co się może łatwo wyjebać, okej. Myślałem, że ten... O, tam jest chyba tamten, co może się nasrać. Chcecie żyć wiecznie? A w USD jeździsz. A, miło, że mi powiedziałeś! Bardzo miło! Jeszcze jakieś instrukcje? Ciśnij shift. Ha! O, to działa! Ha! Coś jeszcze? Prawym klawiszem namierzasz tak, żeby nie musiać cały czas w niego celować. To wszystko? Chwilowo tak, są jeszcze i na nim amunicje i kazania rozkazów, ale to nie dla ciebie. To nie dla ciebie, dziadku! Po co rozkazywać? Gdzie ja mam jechać? Jedziesz dobrze, tyle ci powiem. Ogólnie lepiej stać i zaczekać, aż ten zielony wskaźnik się zmaleje. Wtedy będziesz mógł strzelić bardzo dokładnie. O, faktycznie się kurczy. Mogę bardzo celnie rozjebać kamień. Przydatne. Czy oni jadą? Chyba. Czemu na nich czekasz? No może, żeby być celny, nie? Chyba o to chodziło. Ja po prostu nie sądziłem, że to faktycznie zrobisz. A co ty myślałeś, że czołga nie widziałem? Człowieku, raz usiadłem przez wypadek na babcie. To był dziki Mustang. Czołg to jest pikoś. Ty wiesz, jak trzęsło w tych początkowych czołgach? Kurwa, jakbyś miał rozwolnienie i jadł ostre chili. Szoroboro, jep. A, nie trafiam, zjebana gra. Ktoś przeładowywuje 12 sekund? Kamień mnie zabił! Nie, moment. Kamień na gąsienicach! To jest czołg wroga. O, i co teraz? Mam się gapić? Nie, możesz wyjść wcześniej i wziąć inny czołg. O, a to mi się podoba. Ale nie dostanę expa czy coś lepszego czołgu. Dostaniesz, jak się skończy. Przezajebiste. Nie muszę się patrzeć na tych cwali, które giną. Tylko dlatego, że ich już nie osłaniam. Dobra, plan 4-letni wykonany, Niemiec zginął. Mogę mu wsadzić prawdziwą broń. Być może tutaj masz. Na górze. Za 300 gwiazdek, których nie mamy. Czemu ich nie masz? Bo wydałem na inny czołg, który myślałem, że użyjesz. Nie, zgadnę. Ten z pieluchą. Nie. Taki zaradczy nie byłem przeciwko tobie. Ten, co wygląda jak wielka cegła. Chciałem, żebyś z nim zagrał, ale później. Ha! Ewentualnie też dobrze. Ale najpierw wezmę pana karabinka. Napluję na każdy nabój i będziemy mieli krytykale. Moje losy prawie nie widać. Ona istnieje. I co z tą mapą? Pojedziesz środkiem, zginiesz.
Pojedziesz lewo, zginiesz. Pojedziesz w prawo, stój i napierdalaj. Jak w lewo staniesz, napierdalaj to też. Ogólnie nie jedź przez pole. Wiesz, wnuczek, chciałbym cię jebnąć z laczka, bo myślisz, że dziadek o tym nie wie, ale mam zajęte ręce na twoje szczęście. Hej, ten całkiem szybko zapierdala! Podoba mi się ten czołg! Pa 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 pa! Zapierdala to w ciatka! O, hej, to jest fajne! Kupi takie! Czarek, ile razy w coś gram, ty mówisz, o, kupi to, kupo tamto. Się rozjebało. A nigdy nie chcesz mi dać na to pieniędzy. W lalu chcesz danego bohatera, ale pieniędzy nie dasz. Chcesz czołg, pieniędzy nie dasz, bo trzeba grać dłużej i nie mam zamiaru grać 10 tysięcy godzin, żebyś ty miał swój ulubiony czołg, albo swoją ulubioną postać. A pieniędzy nie chcesz mi dać, żeby wykupić. Ja nie mam pieniędzy! O nie, nie masz pieniędzy, ale na wódkę to masz. Czy to wygląda jak wódka? Nie. No to nie mam pieniędzy, no sam odpowiedziałeś. Argumenty przysuwasz, a potem... Strzelają do mnie, no co za kutasy, no kurwa, na wojnie nie można sobie normalnie czołgiem wjechać, żeby ktoś ci nie strzelił. No zaraz, wnuczek, no sam odpowiedziałeś, tak? Na wódkę mam! Weszło jak w masło, przeciwnik oberwał! Jak w masełkę! That's what she said! Czy znowu stoję za tym debilnym kamieniem? Weszło jak w masło! Przypomniało mi się, że mam karabin! Mogę nacisnąć więcej razy! Ale trafiłem go! Ha! Postęp! Tak, postęp, trafiłeś kamień. Krzak! Krzak. O, jebnął! Chyba. Nie jebnął. Powinno być 0% napisane. Jego stara nawalnął, tak można? Tak, można. Ty, cieciu, podstawowej mi technologii nie przekazałeś! Ej, to jest ta kwadratowa pucha! To jest inna kwadratowa pucha. A co za zjeb umarł? Obok stoi twój. A, się cicha. A ten ci chodziło? Ja wsadziłem ci chyba nowe gąsienice, czy silnik, nową lufę i nową wieżyczkę. Czy jakoś tak. Nową wieżyczkę, silnik, gąsienice, radio nie. A to? Tutaj lufy nie dałem ci chyba nowej. Bo jest normalna, a można by wsadzić karabin. Aha, to dobra, to wolę normalne. Jak już mam jechać jakąś dziką baryłą, to niech chociaż pierdolnie dobrze. Tak, żeby mi w kaciach się zatrzęsło. Ale powiem ci, wnuczek, pamiętam jak jechałem czołgiem w II wojnie światowej. Jaki to był czołg? Taki z gąsienicami, kurwa, nie? No, to nie przerywaj mi, nie? Jechałem i patrzę z przodu Ruscy! Moment, to był sam początek wojny, czy później? Później! To się nie walczyłoliśmy z Ruskimi. A to Francuzi! To byli nasi sprzymierzeńcy. Ale ci... wino Francja, ci na dole! Vichy. O, oni, nie! Patrzę, Francuzi, nie! Wyglądają jak Ruscy. I patrzę, nie? A tam taki wielki bunkier z kolcami! Zasieki. No, zasieki. I normalnie się wpierdoliłem czołgiem. To jest za mapę. Tak. Ile to jest map? A kilka, potem jest więcej. O, okej. Mam takie szczęście. Kurwa, z tobą zawsze mam szczęście. A jadę wodą, chuj. Patrzę, nie? I normalnie jest ten bunkier z kolcami. Się wjebałem w bunkier, nie? No i co dalej? No właśnie nie, bo utknąłem. A co z bunkrem? Pusty był. Pusty. Czemu był pusty? Nieważne. Dlaczego bunkier był pusty? No czek, zadajesz za dużo pytań. Hej, zobacz, tam jest Lichtenstraktoren! Dlaczego bunkier był pusty? O, moje Boże.
To była tajna metoda zrobiona przez polskie siły specjalne. No. To był bunkier przeciwpancerny, my mieliśmy czołgi, nie? I chuj trafiłem. No kurwa, się ruszają, jebak, jakby były na wojnie czy coś. Jest, traktory jebane nie gniją. Traktory do obory! Traktory do obory! Pole dla czołgów! Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Tak zawsze wygląda, że stoimy i się napierdalamy. Zwykle. Ale powiedz mi, co z tym bunkrem? Nigdy nie dokończysz. Jest to... O, coś trafiłem, chyba swojego, nieważne. Użyliśmy broni biologicznej, to był przeciwpancerny bunkier, więc słabo u nich była z bronią przeciwludową. Kurwa, znowu kamień mnie zabił! Więc w nocy się podkradliśmy do tego bunkra, nie? I wrzuciliśmy worki z kupą i podpaliliśmy. Jeszcze mieliśmy taki dzwoneczek, cyn, 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 żeby się skumali. I oni próbowali to zgasić i rozleptali gówno na cały bunker. Śmialiśmy się całą drogę do dywizji.